pana? Święte słowa, święte słowa. Kobieta z dużym biustem nie musi być wcale głupia. Ale tak samo dotyczy to i mężczyzn, że oni z większym słońcem też nie muszą być durniami. Ja jestem mężczyzną o wzroście wyższym, jak przeciętnym. I będąc chłopcem już słuchałem opowieści, że dobry Bóg, jak stworzył mężczyznę, to zapomniał właśnie o tych falusikach i później porozwieszał je na sznurku. I oni podchodzili i w zależności od wzrostu każdy brał to, do czego dosięgnął ręką. No ja będąc wysoki, prawda, no nie chciałem, wziąłem to, co było pod ręką, czyli nie za duży. No i właśnie bym powiedział, że nawet mniejszy, bo jeszcze byłem leniwy. No i tak sobie szedłem przez życie, nawet skończyłem szkołę ogólnie, prawda, nie zdając sobie sprawy z tego, że noszę kompleks nieuświadomiony. No bo ten mały członek jest tak, zaczął mi pójść w dorosłym życiu przeszkadzać, bo po prostu dziewczyny mówiły, że to taki jakiś, prawda, niewyrośnięty. Ale byłem człowiekiem, który chciał sobie poradzić sam. Nie znałem wtedy jeszcze seksuologów żadnych i czytałem książki różne, prawda? I pamiętam, że oprócz doskonałego małżeństwa przeczytałem taką książkę pod tytułem Fizyka miłości. I tam znalazłem pewną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie jakieś plemię w Afryce, ja nie pamiętam nazwy tego plemienia, radziło sobie z tymi różnymi rzeczami w taki sposób, że mężczyźni sobie pod napłetek wkładali kamyczki, otoczaki. I one potem podobno wrastały w ciało i taki członek przybierał kształt takiej dużej maczugi. No, ponieważ tak Bóg szczęśliwie sprawił, że mieszkałem nad morzem, więc wybrałem się nad plażę, prawda, pozbierałem sobie kamyczki i zgodnie z tą instrukcją książkową włożyłem pod napłetek. I rzeczywiście po kilku tam miesiącach to jakoś wzrosło, członek nabrał dużych rozmiarów i przypomina taką sękatą maczugę, byłem z tego bardzo dumny, pokazywałem to i kolegom, prawda, i koleżankom. Udało mi się w ten sposób skończyć studia, bo koleżanki do niej się pisały za mnie pracę, koledzy też mnie pomagali, bo wyrosłem na człowieka, który ma rację, bo prawda, istnieje tak jak między kątem a rozumem, to między członkiem a rozumem też istnieje pewien współczynnik taki. I żyłem sobie tak długo, aż do momentu, kiedy już byłem właściwie w pełni, rodzinę chciałem już założyć, prawda? I tutaj napotkałem, i tu mam do pani prośbę, bo napotkałem pewnego rodzaju kłopoty. Mianowicie, miałem oczywiście erekcję, ale mój członek jakby nie podnosił się do góry, tylko obciążony tymi kamieniami, tak smutno.